Niemiecki przemysł na skraju upadku. Wielki problem Volkswagena. The German economy is struggling. Just been getting worse. Germany's recent economic slowdown. VW is facing massive consumer backlash. So for the German business model, it was really tough. The roof is on fire. This is the final wake-up call. Produkcja przemysłowa kraju, który kiedyś był potęgą produkcyjną Europy, osiągnęła szczyt 6 lat temu. Od tego czasu spadła aż o 12% i tylko we wrześniu była niższa o 1,4% w porównaniu do sierpnia. To nie jest dobry czas dla niemieckiej gospodarki. Potwierdzają to także doniesienia jednej z najbardziej rozpoznawalnych tamtejszych marek, konkretnie mowa o Volkswagenie. Firma przygotowuje pracowników na redukcję etatów, a sytuacja producenta aut określana jest jako krytyczna. Volkswagen przygotowuje swoich pracowników na redukcję zatrudnienia. Tak pisze portal tygodnika Zeit. Sytuacja jest bardzo krytyczna. Plany zakładają redukcję nawet 20% personelu osobowego. Czasopismo branżowe Manager Magazine informuje, że kierownictwo marki oczekuje, iż nowe projekty zwolnień i automatyzacji mogą przynieść łącznie 11 miliardów euro oszczędności. Według danych z grudnia 2023 roku w Volkswagenie pracuje łącznie ponad 500 000 i 50 000 osób. Zatem zagrożonych utratą pracy może być nawet ponad 100 tysięcy osób. Nastroje na zachód od Odry są wyjątkowo złe, a to gigantyczny problem nie tylko dla Niemców, lecz także dla Unii Europejskiej oraz Polski, której nawet 30% gospodarki jest powiązane z niemieckim biznesem. Niemcy muszą płacić najwięcej za swój dług od 2012 roku po kryzysie finansowym z lat 2007-2009. Deutsche Welle przygotowało sondaż społeczny, który miał ocenić sytuację gospodarczą w Niemczech. Ta ma być oceniana znacznie bardziej krytycznie niż w poprzednim takim sondażu. Aż 73% ankietowanych postrzega ją jako niezbyt dobrą lub wręcz złą. Myślę, że droga, którą podążają Niemcy, jest trudna. To ryzykowne. Problem w tym, że myślę, że Niemcy wierzyli w transformację energetyczną na początku obecnego rządu i myślę, że ludzie trochę stracili w nią wiarę. Przemysłowa potęga Niemiec znajduje się na rozdrożu, w jakim nie była od dawna. Dlatego dziś na warsztat zdecydowałem się dla Was wziąć ten temat. Zatem teraz zapraszam Was na materiał. Patrzcie, teraz do wbicia 1 000 000 subskrypcji i zdobycia złotego przycisku brakuje mi już tylko 25% całości. To już naprawdę niedużo, biorąc pod uwagę, że jeszcze nieco ponad 2 lata temu przebijałem się przez próg 100 tysięcy subów. Dziękuję Wam za to, że jesteście i wspieracie mój kanał. Zapraszam Was do kontaktu i zaangażowania w naszą społeczność, wchodząc na Discorda lub na X, czyli wcześniej Twitter. Link macie w opisie. Natomiast po najnowsze wiadomości ze świata, wchodźcie na mojego Instagrama globalista_it. W wolnej chwili odwiedźcie mój sklep globalista.pl. Możecie na nim kupić na przykład naszą autorską grę planszową Globalista, w której stoczycie wojnę, wcielając się w rolę nowego światowego imperium. Do tego mamy też fajne rzeczy na święta, w tym m.in. stare mapy, globusy, świece i wiele, wiele innych. Pewnie część z Was nie zdążyła z zakupami na święta lub po prostu lubicie, żeby ktoś miał wybór. Właśnie dlatego wychodzimy Wam z pomocą i w naszym sklepie globalista.pl dostępne są teraz vouchery zakupowe, które możecie wręczyć komu tylko chcecie, aby ta osoba sama sobie wybrała produkty z naszego sklepu. Vouchery wysyłamy drogą elektroniczną, więc wystarczy, że je wydrukujecie i wręczycie komu tylko chcecie. Także warto odwiedzić nasz sklep, a dziś chciałbym Wam życzyć wesołych świąt i podziękować za cały ten rok, w którym bardzo mi pomogliście w rozwoju kanału oraz sklepu, który w tym roku ponownie zaskoczył nas liczbą zamówień. Jeszcze raz życzę Wam wszystkiego najlepszego, a teraz czas na film. Perspektywy dla niemieckiej gospodarki nie są pozytywne. Instytut Gospodarki Światowej w Kilonii pogłębił prognozowany spadek PKB w tym roku z 0,3% do 0,5%. W obliczu ryzyka recesji niemiecki przemysł kurczy się bardziej niż oczekiwano. We wrześniu produkcja przemysłowa spadła 4. miesiąc z rzędu. Produkcja zmniejszyła się o 1,4% wobec oczekiwanej 0,1%. Sektor boryka się z wyższymi stopami procentowymi i spowolnieniem w Chinach. Choć wydaje się to obecnie trudne do wyobrażenia, scenariusz, w którym Niemcy przestaną produkować samochody na masową skalę, wcale nie jest niemożliwy. Takie informacje podał brytyjski tygodnik The Economist, w którym
którym zapytano o ten fakt jednych z najbardziej renomowanych brytyjskich ekspertów. W artykule czytamy, że skutki takiej sytuacji wychodziłyby daleko poza branżę motoryzacyjną. Mogłyby wręcz doprowadzić całą Unię Europejską do gigantycznego kryzysu przemysłowego. Zdaliśmy sobie sprawę, że podstawy energetyczne będą się zmieniać za wszelką cenę. Nastąpił historyczny szczyt, który był następstwem wojny na Ukrainie rozpoczętej przez Rosjan. Z drugiej strony widzimy wiele problemów w następstwie pandemii, w logistyce, wysokie koszty logistyki, problemy w zarządzaniu łańcuchem dostaw i zdajemy sobie sprawę, że w niektórych częściach świata, także w Stanach Zjednoczonych, nowa fala protekcjonizmu jest na scenie politycznej. Tak więc dla niemieckiego modelu biznesowego jest to naprawdę trudne, a konkretnie od strony energetycznej. Oczywiście do upadku jest jeszcze daleka droga i na ten moment taki wariant staje się być mało prawdopodobny, ale nikt myślący zdroworozsądkowo nie powinien go traktować z przymrużeniem oka. Spójrzmy na dane od najważniejszych niemieckich gigantów przemysłowych. Zacznijmy od Volkswagena. Niemiecki koncern motoryzacyjny poinformował w grudniu 2023 roku, że w ciągu pierwszych 11 miesięcy 2023 roku jego sprzedaż spadła o 12,3% w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Z kolei Siemens, niemiecki koncern technologiczny, poinformował w grudniu 2023 roku, że jego przychody w ciągu pierwszych 9 miesięcy 2023 roku spadły o 6,1% w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Robert Bosch, czyli koncern produkujący części samochodowe, poinformował w grudniu 2023 roku, że jego przychody w ciągu pierwszych 9 miesięcy tego roku spadły o 5,6% w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Sądzę, że Niemcy mogą odzyskać równowagę, ale jak już wspomniałam, mają tak wiele problemów, które przez długi czas były niewidoczne z powodu wzrostu, dobrych warunków, napływających pieniędzy. Niemcy teraz zostały w pewnym sensie rozebrane do gołych kości. Można zobaczyć, co tak naprawdę dzieje się w Niemczech i jakie struktury należy zmienić i naprawić, aby kraj mógł ponownie prosperować w przyszłości. Pod koniec czerwca niemiecki koncern Allgäuer, działający od 1906 roku, ogłosił upadłość. Firma zajmowała się dostarczaniem metalowych części dla producentów aut i inżynierią procesową. Obecnie zatrudnia w samych Niemczech 1700 osób. Mimo że nazwa firmy może nie być szeroko znana, to w branży motoryzacyjnej koncern jest zaliczany do grona najważniejszych firm dostarczającej komponenty do produkcji samochodów. Tym samym dla wielu podmiotów, które współpracowały z firmą Allgäuer, może to oznaczać problemy, które już są odczuwalne. Mowa tu między innymi o markach takich jak Porsche, Audi czy BMW. Czytając niemieckie gazety i social media, każdego dnia pojawiają się informacje o kolejnych bankructwach firm. Problem głównie dotyczy podmiotów działających w branży odzieżowej, ale z rynku znikają także te mające bogatą historię i tradycje. Wszystko przez trudności z udźwignięciem stale rosnących kosztów prowadzenia firm, co dla Niemiec w obecnej sytuacji jest największym wyzwaniem w historii tego kraju. Jak informuje DW, do września 2023 roku w Niemczech ogłosiło stan upadłości łącznie 12 znaczących przedsiębiorstw z sektora tekstylnego i detalicznego branży modowej, a także 6 niemieckich placówek szpitalnych. To zjawisko koresponduje z obrazem sytuacji przedstawionym przez Instytut Niemieckich Szpitali, w skrócie DKI, według którego aktualnie 2/3 niemieckich szpitali i klinik ocenia swoją sytuację finansową jako złą lub bardzo złą, a w przypadku średnich szpitali odsetek ten jest jeszcze wyższy. Eksperci z Allianz Trade zauważają, że w przemyśle maszynowym zanotowano 5 przypadków dużych bankructw, w branży metalowej 4, a w sektorze budowlanym 3. Ja sam, rozmawiając z Niemcami czy też Polakami tam pracującymi, słyszałem wiele opinii, że jest to jeden z najgorszych okresów we współczesnej historii naszego zachodniego sąsiada. Jesteśmy na skraju kryzysu narodowego. Potrzebne są miliardy. Wracamy do Niemiec, bo trzeba to tak ująć. To są niezapomniane dni i tygodnie. Nigdy wcześniej rząd federalny nie stanął w obliczu takiej katastrofy finansowej. Miliardy po prostu wyparowują. Jako jedyny uprzemysłowiony kraj na świecie, Niemcy w 2023 roku znajdą się w recesji. To zapewne ma coś wspólnego z niemiecką polityką gospodarczą.
Poziom produkcji przemysłowej w Niemczech jest najniższy od sierpnia 2000 roku, a w porównaniu z historycznym maksimum z listopada 2017 roku produkcja obniżyła się o 12%. Teraz zacytuję. W niemieckim makrohorrorze zbliżamy się do momentu, w którym dzieci pytają rodziców, kiedy ostatni raz z Niemiec napłynęła seria pozytywnych danych makro. Tak tą sprawę opisali ekonomiści ING w komentarzu do wcześniejszych statystyk. Coraz więcej młodych Niemców ma problem z pozyskaniem kredytu na pierwsze mieszkanie, ponieważ banki niechętnie pożyczają, a ceny nieruchomości w porównaniu z Polską są czasem kilkukrotnie wyższe. Tendencja wynajmu zamiast zakupu coraz częściej spotyka się z krytyką, zwłaszcza w przypadku społeczeństwa, które traci możliwość efektywnej pracy. Najem jest przecież dużym czynnikiem obciążającym, zwłaszcza w przypadku emerytów, dla których w Polsce brak własnego M często uniemożliwia na podstawie pieniędzy z emerytury wynajem innego mieszkania. Wbrew pozorom, Polska i Niemcy to bardzo zbliżone do siebie państwa, przez co problemy, które obserwujemy u naszych sąsiadów, wcale nie powinny nas cieszyć, ponieważ my prędzej czy później także się z nimi zmierzymy. Właściwie to już mamy z nimi do czynienia w pewnych gałęziach. Wystarczy na warsztat wziąć chociażby zadłużoną służbę zdrowia czy problemy z dostępnością tanich kredytów. Upadek przemysłu dla wielu krajów okazywał się największym historycznym ciosem. Tak było także w przypadku Polski po zakończeniu PRL-u, kiedy wiele z państwowych gigantów zostało wyprzedanych lub po prostu upadło. W Niemczech wartość przemysłu jest taka sama jak całego PKB Polski, więc to naprawdę ogromny problem nie tylko lokalnie, lecz nawet globalnie, zwłaszcza mówiąc o Unii Europejskiej oraz wspólnej walucie euro. Uważam, że musimy pilnie odejść od zamartwiania się jedynie krótkoterminowymi kwestiami i skupiania się wyłącznie na następnej kampanii przed wyborami federalnymi. Ale raczej musimy poczynić długoterminowe przygotowania strukturalne, aby zapewnić dostęp do energii, aby lokalne warunki były dobre, system edukacji był prawidłowy i dostępni byli wykwalifikowani pracownicy. Gigant chemiczny BASF jest filarem niemieckiego biznesu od ponad 150 lat. Wspiera rozwój przemysłowy kraju dzięki ciągłym innowacjom, które pomogły uczynić Made in Germany przedmiotem zazdrości na całym świecie. Jednak najnowszy projekt firmy, inwestycje o wartości 10 miliardów dolarów, czyli prawie 40 miliardów złotych w najnowocześniejszy kompleks, który ma wyznaczać złoty standard zrównoważonej produkcji, nie powstaje w Niemczech, lecz 9 tysięcy kilometrów dalej w Chinach. Nawet goniąc za przyszłością w Azji, BASF założony nad brzegiem Renu w 1865 roku jako Badische Anilin und Soda Fabrik ogranicza działalność w Niemczech. W lutym firma ogłosiła zamknięcie fabryki nawozów w swoim rodzimym mieście Ludwigshafen, a także koniec działalności części innych obiektów w Niemczech, co doprowadziło do około 2600 zwolnień. W przypadku rynku chemicznego Chiny stanowią około 50% światowego rynku chemicznego, a Europa jedynie 17%. Nie wspominając już o tym, że w obecnych trudnościach gospodarczych straciliśmy prawie 25% wolumenu produkcji w Europie. I dlatego szczególnie dla największej firmy chemicznej na świecie ważne jest, abyśmy nie rezygnowali z 50% rynku na świecie. Walczyliśmy przez długi czas i oczywiście przyjrzeliśmy się wszystkim wymiarom i perspektywom. Dochodzimy do wniosku, że możliwości w Chinach przewyższają ryzyko. Czy można oczywiście wykluczyć, że w przypadku Tajwanu coś nigdy się nie wydarzy? Tego nie da się przewidzieć. Ale wtedy musisz rozważyć, jakie jest prawdopodobieństwo i jakie są szanse. Bezrobocie w Niemczech wzrosło w sierpniu bardziej niż oczekiwano, pokazując pierwsze pęknięcia na dotychczas bardzo odpornym rynku pracy. Stopa bezrobocia sięgnęła 5,7%, a do końca roku może przekroczyć nawet 6%. To naprawdę dużo, ponieważ mowa o prawie 4 milionach ludzi, którzy nie mogą znaleźć dla siebie pracy. Dyrektor ekonomiczny najważniejszego amerykańskiego indeksu S&P Trevor Balhin podkreśla, że październikowy spadek liczby nowych zamówień był najwolniejszy od 4 miesięcy, ale wciąż odznaczał się gwałtownością i przedłużył obecny okres poważnego obniżenia popytu do 20 miesięcy. Trwający obecnie spadek liczby nowych zamówień jest wręcz najsilniejszy w historii badania, podkreśla ekspert S&P. PMI, będące najważniejszym wskaźnikiem w przemyśle, notuje coraz gorsze wyniki w całej Europie. Najgorzej jest w Niemczech, ale paradoksalnie Polska wychodzi tutaj obronną ręką. Dane z Eurostatu pokazują, że przemysł w Niemczech spadł w 2020
2023 roku o 2,2% w ujęciu nominalnym. Był to pierwszy spadek od 2014 roku, kiedy jego udział w niemieckim PKB spada, w Polsce rośnie, a coraz więcej inwestorów decyduje się na inwestycje nad Wisłą jako potencjalny nowy lider europejskiej produkcji. Głównym problemem Niemiec jest bardzo droga energia, rezygnacja z energii atomowej, błędy takie jak postawienie na rosyjski gaz i projekt Nord Stream 2. Moim zdaniem Niemcy zdecydowali się wygasić 3 ostatnie elektrownie jądrowe, dlatego że gdyby tego nie zrobili, to w naturalny sposób w społeczeństwie urodziłoby się pytanie, czy w takim razie wyłączenie tych poprzednich mocy. Niemcy wyzbyli się 18 gigawatów do roku 2023 i teraz doszły do tego jeszcze kolejne 4 gigawaty, to w takim razie społeczeństwo zadałoby pytanie, czy wyłączenie tych 18 gigawatów też nie było błędem, czy nie należało tych mocy utrzymać, bo okazuje się, że można, że jest to czasami potrzebne w realiach kryzysu energetycznego. No i odpowiedź na to pytanie brzmi, tak, to byłby błąd. To był straszny błąd, można powiedzieć nawet, że to była zbrodnia klimatyczna państwa niemieckiego. Obecnie cała niemiecka gospodarka wymaga gigantycznych zmian, a ludzie mają dość obecnego rządu, który, jak sami uważają, prowadzi Niemcy na skraj upadku. Wieści o przemyśle w Niemczech to też problem, który może dodatkowo ograniczać zyski polskiej logistyki i przewoźników, którzy już teraz borykają się z problemami ukraińskiego transportu, jaki zalał europejski rynek. Dodatkowo wiele zamówień z Niemiec napędzało także polski przemysł, a w Polsce mamy przecież wiele fabryk niemieckich marek. Stąd też te dane nie powinny napawać nas optymizmem. Niemniej na ten moment my sami radzimy sobie całkiem nieźle. Dajcie znać, co sami o tym wszystkim sądzicie. Z mojej strony to tyle na dziś. Trzymajcie się. Cześć.